Zbawienie przeszło przez krzyż, ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia, jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat kolejny. Naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat kolejny już jest. Codzienność wiedzie przez krzyż, większy im kochasz go ręce. Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat kolejny. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi. Już za chwilę wyruszę z Tobą, Panie Jezu, w drogę krzyżową. Nie chcę być na niej jedynie niemym świadkiem. Pragnę w niej w pełni uczestniczyć. To znaczy wziąć wraz z Tobą krzyż. Ten krzyż towarzyszy mi przecież każdego dnia. Czasem przed nim uciekam. Czasem próbuję go nie widzieć. Tymczasem w krzyżu cierpienie, ale i w krzyżu zbawienie. Chcę dzisiaj wziąć krzyż. Dlatego zapraszamy, aby po każdej stacji podejść do lektora, podejść do następnej osoby, która będzie niosła ten krzyż i go wziąć. Pan Jezus niósł krzyż dla nas, na tym krzyżu umarł. Dzisiaj mamy okazję, aby podczas tej drogi krzyżowej, w sposób szczególny dla młodych, wziąć krzyż i razem z Chrystusem go nieść. Dzisiejsze rozważania, ale też i śpiewy, przygotowała dla nas liturgiczna służba ołtarza, lektorzy z naszej parafii. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Pokusa oceniania innych dotyka Cię nieustannie. Obmowa, wyśmianie, oszczerstwo. Tak łatwo skazać kogoś językiem, pozbawić go dobrego imienia. Dziś bardzo często się zdarza, że człowiek krzydzi z drugiego człowieka. Rzuca bezpodstawne oskarżenia, godzi w dobre imię drugiej osoby. Może się zdarzyć, że i nas ktoś fałszywie oceni. Lubimy również oceniać Boga. Każdego dnia wiernie odtwarzasz scenę z pałacu Piłata. Wiesz, po co Chrystus przyszedł, a mimo to chciałbyś, by był kimś innym niż jest. Żeby zrobił to, czego od Niego oczekujesz i by mówił to, co Tobie się podoba. Przepraszam Cię, Jezu, że traktuję Cię jako kogoś, kto ma spełniać moje zachcianki i skupiać się wyłącznie na moich doczesnych potrzebach. Panie Jezu, pomóż mi,
Tak jak Ty cierpliwie i z pokorą serca znosić fałszywe oskarżenia i ośmieszenia. Daj mi odwagę, bym przyjął to, co od Ciebie dostaję. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Zapraszam, aby podejść i wziąć krzyż od lektora. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniam Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Trudna klasówka, choroba kogoś bliskiego, śmierć mamy lub taty, nieznośny kolega w ławce obok. W życiu nie uniknie się trudnych sytuacji. Można się na nie nie złościć, można przeklinać, można wreszcie szukać ratunku w alkoholu czy narkotykach. Można również inaczej. Można powiedzieć sobie w sercu: Jezu, ufam Tobie, i wraz z Nim wziąć ciężar problemów. Może one nie znikną, ale w ich dźwiganiu nie będziesz sam. Jezus sam wziął krzyż, mimo że o Niego nie prosił. Wręcz przeciwnie, błagał Ojca w ogrójcu, by ten oddalił od Niego cierpienie. Nie uciekł od krzyża, lecz przyjął go jako wyraz Bożej woli. Przepraszam Cię, Jezu, że uciekam w swoim życiu od wybierania Twojej woli, że z niechęcią i z niecierpliwością biorę moje codzienne krzyże, że nie pytam o Boży sens, że nie szukam w nich miłości Chrystusa. Panie Jezu, pomóż mi brać na siebie wraz z Tobą krzyż moich problemów i trudności. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Upadki się zdarzają. Nerwy, złość, wybuch gniewu, stracony czas czy nienormalny film. Jeden upadek wystarczy, by Cię pokonać. Pobłądziłeś w swoim życiu, zgubiłeś to, co miałeś najcenniejsze. Przestraszyłeś się tego, kto Cię popchnął i wrzucił w błoto Twojego życia. Chcesz przez życie iść niezależny, najmądrzejszy, samodzielny. Nie potrzebujesz nawet Boga. Jesteś pełen pychy, nienawidzisz upadków, które pokazują Ci Twoją słabość i małość. Dlaczego nie chcesz podnieść się jak Jezus? Dlaczego bardziej wierzysz tym, którzy mówią, że nie dasz rady, zamiast patrzeć na wstającego z kolan Chrystusa? Pamiętaj jednak, że nie jesteś sam. Jest przy Tobie On, Jezus Chrystus, który pragnie Ci pomóc podnieść się z każdego upadku. Przepraszam Cię, Jezu, że tak łatwo daję się przekonać, że zło jest ode mnie silniejsze, że ciągle powtarzam, dlaczego ja, dlaczego mnie? Panie Jezu, pomóż mi jak najrzadziej upadać i zawsze podnosić się z upadku zła i grzechu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Zapraszamy kolejną osobę do wzięcia krzyża. Niejedna nieprzespana noc, mnóstwo trosk, rozterek, a nierzadko i łez. Tak wygląda miłość matki do dziecka. Kiedy dziecku dzieje się krzywda, matka biegnie mu z pomocą. Moją matką jest Maryja, która przy zwiastowaniu powiedziała amen. Na nieznaną drogę z życia z własnym synem, Synem Bożym. Towarzyszyła mu zawsze, otaczała opieką i czułością. Teraz uczestniczy w jego męce. Chce mu pomóc. Pragnie ulżyć cierpieniom swojego syna.
Pomogła mu nie jakimś gestem, ale samą obecnością. Tak często odczuwam samotność wśród bolesnych wydarzeń życia, nie pamiętając o obecności Boga i Jego niepokalanej Matki. Przepraszam Cię, Jezu, że odrzucam pomoc, jaką mi zsyłasz poprzez swoją Matkę. Panie Jezu, pomóż mi złożyć w ręce Twojej ukochanej Matki moją naukę, pracę, modlitwę, trudy i cierpienia całego siebie. Matko, bądź przy mnie w chwilach radosnych i smutnych. Wspieraj mnie i pomagaj, bo sam nie dam rady unieść ciężaru mojego życiowego krzyża. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga krzyż nieść Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jesteś z siebie dumny. To, że świetnie sobie radzisz nawet z największymi wyzwaniami, jest Twoją życiową wizytówką. Sam sobie przecież tyle zawdzięczasz. Nie chcesz dzielić się niczym, nie chcę dawać nikomu choćby cząstki samego siebie, ale to nie daje Ci szczęścia, nie zbliża do Boga. Dobrze jest mieć przyjaciela. Przyjaciel to ktoś, na kogo zawsze można liczyć. Żeby jednak mieć przyjaciół, najpierw trzeba samemu stawać się przyjacielem dla innych ludzi. Czy Szymon z Cyreny był przyjacielem Jezusa? Z pewnością nie. Miał swoje sprawy, swoje plany. Czuł się kimś lepszym niż popychany i pokryty ranami skazaniec. Tylko z przymusu pomógł Chrystusowi, ale dźwigając krzyż Jezusa zmienił się. Przepraszam Cię, Jezu, że nie chcę Twojej pomocy, także tej, którą ofiarujesz mi poprzez innych ludzi, tych, którzy mnie napominają i zachęcają do zmiany życia. Panie Jezu, pomóż mi zobaczyć na mojej drodze życiowej jak najwięcej ludzi życzliwych i dobrych. Pomóż stawać się przyjacielem dla innych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Zapraszamy kolejną osobę do wzięcia krzyża. Wielkie tłumy chodziły za Jezusem, gdy uzdrawiał. Tylu ludzi zapraszało Go do siebie w gościnę. Tak wielu chciało Mistrza chociaż zobaczyć. A teraz kto rozpozna w zeszpeconym człowieku Pana Mesjasza Zbawiciela? Weronika wiedziała, czyje oblicze otarła chustą. Mały, prosty czyn Weroniki wymagał odwagi. Musiała się jakoś przedrzeć przez tłum do Chrystusa. Musiała się do Niego przyznać. Delikatność i wrażliwość serca to cechy, które powinny wyróżniać dziewczynę, kobietę. Postawa Weroniki, jej odwaga i poświęcenie dla Jezusa są dowodem, że męstwo i wierność kochanej osobie to najpiękniejsze znamiona człowieczeństwa. To cechy, które może szczególnie silnie wyrażają się w życiu kobiety. Może dlatego Jan Paweł II mówił często o geniuszu kobiety. Przepraszam Cię, Jezu, że nie mam odwagi się podejść do ludzi poranionych przez życie, że odwracam od nich wzrok, że nie pomagam innym. Panie Jezu, spraw, aby współczesne dziewczyny i kobiety coraz bardziej upodobniały się do świętej Weroniki, w postawie otwartości serca i poświęcenia dla drugiego człowieka. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmi-
zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus po raz drugi upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Zapraszamy kolejną osobę do wzięcia krzyża. Kiedy wydaje Ci się, że już pokonałeś jakiś grzech, jakąś słabość, nagle okazuje się, że zło powraca do Ciebie niczym bumerang. Tak działa szatan, który widząc uporządkowane sumienie, robi wszystko, by na nowo je ubrudzić i splamić grzechem. Kolejny raz upadłeś. Pytasz, dlaczego w ogóle upadasz? Dlaczego znowu musisz przez to przechodzić? Przecież właśnie się podniosłeś z poprzedniego upadku. Kosztowało cię to tyle wysiłku. Może już nie warto. Może lepiej odpuścić sobie bycie wiernym. W takich chwilach wołaj o pomoc Chrystusa. On jest silniejszy niż jakiekolwiek zło. On pokona szatana i da Ci siły do podniesienia się z upadku. Przepraszam Cię, Jezu, że tak szybko się zniechęcam, że nie podejmuję walki, by podnieść się po raz kolejny. Przepraszam, że nie jestem wierny Tobie, tak jak Ty jesteś wierny mnie. Panie Jezu, pomóż mi walczyć z wszelkimi pokusami, zwłaszcza, gdy pojawiają się one po spowiedzi i modlitwie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Zapraszamy do wzięcia krzyża. Słabość nie jest Twoim powodem do dumy. Ukrywasz swoje zranienia przed światem. Nie chcesz ich nikomu pokazywać, bojąc się, że zostaną wykorzystane przeciwko Tobie. Zdarza się, że gdy się nam coś nie powiedzie, pojawiają się osoby, które próbują nas pocieszać. Może jednak się zdarzyć, że rzekomi pocieszyciele będą próbować znaleźć rozwiązanie na kryzys w alkoholu czy narkotykach. Pamiętaj, że pełnię pocieszenia znajdziesz tylko w Jezusie. Jezus pocieszał płaczące niewiasty, aby dać im nadzieję, gdyż cierpienie osłabia człowieka, a cierpienie bez nadziei go niszczy. Panie Jezu, bądź ze mną, zwłaszcza w chwilach trudnych, abym w Tobie znajdował pocieszenie i umocnienie. Przepraszam Cię, Jezu, że w chwilach próby uciekam przed drugim człowiekiem, zamykając się w swoim cierpieniu i udręczeniu. Przepraszam, że zapominam, iż na końcu każdego cierpienia stoi Twoja miłość. Panie Jezu, naucz nas dostrzegać miłości w sercu tych, którzy nas upominają, bo oni pragną naszego dobra. Naucz nas również trudnej sztuki braterskiego upominania kolegi i koleżanki, jeśli wchodzi na niebezpieczną drogę, szukając złego towarzystwa. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus po raz trzeci upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Zapraszamy do wzięcia krzyża. Boisz się odezwać, gdy komuś dzieje się krzywda. Myślisz, że każdy sam powinien o siebie zadbać, że Twoją rolą nie jest podnoszenie kogoś, kto sobie nie radzi. Tym bardziej, że upada po raz kolejny. Bywa i tak, że mamy wszystkiego dość, że wszystko się nam wali.
Ogarnia nas wtedy zwątpienie, żal, depresja. Jesteśmy załamani. Pojawiają się myśli samobójcze. Nie ma jednak takiej sytuacji, z której Jezus nie wyciągnie dobra. Pan Bóg czasem dopuszcza zło, ale po to, aby przemienić je w dobro. Chrystus pozwolił powalić się po raz trzeci nie dlatego, że był życiowym nieudacznikiem, ale dlatego, że z pokorą przyjął wolę Ojca. Przepraszam Cię, Jezu, że bez powodu pozwalam sobie na kolejne upadki i się z nich nie podnoszę, że miesiącami i latami żyję bez spowiedzi, że tkwię w grzechu. Panie Jezu, pomóż mi przyjmować każdą sytuację jako przejaw woli Bożej i udziel nam mocy do przezwyciężania wszelkich życiowych trudności. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Pan Jezus szatł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Zapraszamy do wzięcia krzyża. Jezus pozwolił ogolocić się ze wszystkiego, ze swej boskości, z godności, ze swego człowieczeństwa, z wolności, ze zdrowia i piękna, z odzienia i intymności. Obnażono Najświętsze Ciało i wystawiono na pośmiewisko. Nagość Twoja, Panie, zmusza do zastanowienia nad godnością. Nagością, którą wykorzystuje świat do budzenia i karmienia pożądliwości ciała. Wystarczy włączyć telewizor, aby zobaczyć jedną z największych chorób współczesnego świata – brak wstydu. Pożądanie tak często współcześnie wykorzystywane wyłącznie do zabawy. Młodość to czas brania odpowiedzialności za ten dar. Panie odarty z szat, naucz nas wędrować przez świat wideokaset, filmów i ilustrowanych magazynów ze świadomością wielkości daru, który decyduje o godności mężczyzny i kobiety. Szacunek i uznanie na trwałe może wzbudzać jedynie ten, kto postawą i zachowaniem da świadectwo swojej godności jako osoby. Przepraszam Cię, Jezu, że fascynuje mnie wygląd zewnętrzny, powierzchowność, że martwię się o piękno mego ciała, a nie o piękno mojej duszy. Panie Jezu, pomóż mi cenić i zdobywać prawdziwe wartości i bogactwo. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Zapraszamy do wzięcia krzyża. Czy zdarza Ci się wątpić w sens cierpienia? Zarówno tego, które było udziałem Jezusa ukrzyżowanego, jak i tego, którego sam doświadczasz lub które widzisz u swoich najbliższych. Tak często świat odsłania przed nami sceny straszne, w których człowiek zadaje cierpienie człowiekowi. Tyle gwałtu, nienawiści, okrucieństwa. Każda rana boli. Zwłaszcza, kiedy boli nie ciało, ale dusza. Gdy ktoś bliski zada bolesny cios, złośliwym słowem bądź haniebnym czynem, wówczas czujemy się fatalnie. Jezusa też bardzo bolało, że do drzewa krzyża przybili Go ludzie, których przyszedł zbawić. Przepraszam Cię, Jezu, że odrzucam w moim życiu to, co trudne i bolesne, że szukam łatwych rozwiązań i że nie próbuję w cierpieniu rozeznawać Twojej woli. Panie Jezu, pomóż mi cierpliwie znosić ból zadawane mi przez bliskie osoby. Udziel nam łaski, byśmy nigdy i nikomu nie zadawali bólu. Byśmy nie byli okrutnymi ani w słowach, ani w czynach. Daj nam również moc,
byśmy nie odpłacali ciosem za cios, lecz umieli modlić się w duchu przebaczenia za tych, którzy nas ranią. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Zapraszamy do wzięcia krzyża. Co to jest miłość? Na to pytanie próbują sobie odpowiedzieć ludzie młodzi, zwłaszcza gdy serce zaczyna mocniej bić do drugiej osoby. Jeśli szukasz odpowiedzi na to pytanie, to spójrz na krzyż. To właśnie jest miłość. Miłość to gotowość do poświęcania się, aż po cenę własnego życia dla drugiej osoby. Miłość nie ma nic wspólnego z egoistycznym pragnieniem posiadania drugiej osoby. Prawdziwa miłość wolna jest od zazdrości i egoizmu. Prawdziwa miłość wyraża się w służbie, w byciu dla drugiej osoby. Panie Jezu, daj nam zrozumieć, że na drodze Twojej miłości zawsze się wygrywa. Nawet wówczas, gdy z powodu przynależności do Ciebie trzeba ponieść śmierć. Przepraszam Cię, Jezu, za zazdrość, egoizm, brak miłości bliźniego. Panie Jezu, naucz mnie tak kochać innych, jak Ty mnie umiłowałeś, oddając za mnie życie na drzewie krzyża. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Widok bliskiej osoby, która doświadczyła męki, musi być okropny. Ten widok z pewnością przeszył bólem serce Maryi, kiedy zdejmowano z krzyża ciało jej syna. Ona jednak nie rozpacza, nie wyrzuca Bogu tego, co się stało. Krew wypływająca z boku Chrystusa stanowi najbardziej widoczne potwierdzenie, że z Jego najświętszego ciała uszło ludzkie życie. To życie prosto z krzyża Chrystus ofiaruje Ci w Eucharystii. Patrzysz zdumiony, jak każdego dnia czyni to na nowo, aż w końcu zaczyna Ci się wydawać, że przywykłeś do tego widoku. Wpatrujesz się bezmyślnie w kolejne akty przeistoczenia, ignorując to, że Bóg dokonuje ich właśnie dla Ciebie. Przepraszam Cię, Jezu, że tak często ignoruję dar Eucharystii, wpatrując się w Twoją ofiarę i nie przyjmując jej. Panie Jezu, spraw, abym został obdarzony szczególną żywą wiarą w Najświętszy Sakrament. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Zapraszamy kolejną osobę do wzięcia krzyża. Bóg złożony do grobu wydaje się największym paradoksem wiary. Być może próbujesz odejść od
takiego bezbronnego i bezczynnego Boga. Boga, który nie spełnia obietnic, który tu i teraz nie uzdrawia i nie dokonuje cudów. Jeśli zdobędziesz się na cierpliwość, masz szansę doczekać zmartwychwstania. Grób. Tu spotyka się śmierć i życie. Po Wielkim Piątku przyjdzie czas na niedzielę zmartwychwstania. Tak jest i w naszym życiu. Po trudach i cierpieniach przyjdzie radość i pokój. Krzyż ma nas zahartować, wzmocnić naszą duszę. Kiedy jednak to się już dokona, zawsze przychodzi chwała zwycięstwa, który przynosi zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Przepraszam Cię, Jezu, za brak cierpliwości, że chcę natychmiast zaspokoić swoje pragnienia i potrzeby. Panie Jezu, umocnij w nas, ludziach młodych, wiarę w istnienie czystego dobra i pomóż nam przejść przez świat, w którym jest wiele zła, tak byśmy mogli z radością uścisnąć Twoją zmartwychwstałą dłoń. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się za nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Kończymy naszą drogę krzyżową, ale nie kończymy nieść krzyża w naszym życiu. On jest wpisany, jest tajemnicą w naszym życiu. Dziękuję tym, którzy wzięli krzyż podczas tej drogi krzyżowej. Nie jest łatwo wziąć go. Nie jest łatwo go też wziąć w swoim życiu i nieść. Krzyże są straszne tylko z daleka, w oddali. Natomiast kiedy popatrzymy na nasze krzyże już pod koniec naszego życia, kiedy będzie i nasze zmartwychwstanie, zobaczymy, że one były do wzięcia. Prosimy Ciebie, Panie Jezu Chryste, abyśmy sami nie dźwigali naszych krzyży, ale abyśmy dźwigali je razem z Tobą, abyśmy potrafili odkrywać każdego dnia, że Ty jesteś blisko nas, że Ty, który byłeś ukrzyżowany, rozumiesz wtedy, kiedy i my jesteśmy krzyżowani w naszym życiu przez innych, kiedy sami upadamy z powodu naszych grzechów. Prosimy Cię, bądź z nami wtedy.